Witam Państwa bardzo serdecznie ze Stadionu Lublinianki. Nazywam się Bartłomiej Lewtak i będę komentował mecz dwóch ekip z różnych biegunów ligowej tabeli. Gospodarzem, ekipa, która jeszcze sezon temu gościła takie marki jak Wieczysta Kraków, ale w tym momencie Lublinianka nie marzy już o trzeciej lidze. To zespół, który walczy o ligowy byt Hummel czwartej ligi. Punktów niestety nie rozdaje za darmo nikt, a już na pewno nie drużyna startu Krasnystaw. Podopieczni Marka Kwietnia po ostatniej kontrowersyjnej porażce na Wieniawę przyjechali z pewnością wygrać. Czy Lublinianka odskoczy od strefy spadkowej? Czy start wróci na ligowe podium? Dowiemy się tego już niebawem. A teraz składy. Zobaczmy, rozpoczęła teraz drużyna startu dłuższym zagraniem, ale trzeba przyznać, nieźle wygląda Lublinianka w początkowej fazie meczu. Zobaczmy, Lublinianka, jeszcze mamy strzał, bardzo dobre uderzenie. Kilka tygodni temu, na początku października, wydawało się, że drużyna trenera Zająca wraca na odpowiednie tory, że będzie regularnie punktować, a tu widzimy ostatnio, tego nie ma, ale teraz dobrze, Lublinianka, uderzenie i brawo, brawo, tutaj Dubaj uratował swoją drużynę przed stratą bramki. Niekoniecznie weszliby do ligowej trójki, biorąc pod uwagę, że przed tą kolejką byli właśnie na czwartym miejscu, a i Cisowianka, i Stal Kraśnik wygrała. A teraz mamy rzut karny, zobaczmy, ja tu Państwu mówię o sytuacji w tabeli, a tutaj mamy karnego dla startu. Dobre, penetrujące, prostopadłe podanie. Jarosław Milcz. I mamy 1-0 dla startu Krasnystaw w 13 minucie na Wieniawie. Start obejmuje prowadzenie, a więc Lublinianka musi odrabiać. Lublinianka musi wracać. Misiurek do Giletycza do lewej strony. Dobrze pokazywał się jeszcze Zabłocki. I jeszcze tutaj Dubaj, czy tutaj nie ma przebienia, trafia w piłkę. Dubaj będzie tylko rzut rożny we wcześniejszym tygodniu. Porażka z Janowianką na stadionie Janowianki 2-1. A teraz zobaczmy, była sytuacja dla Lublinianki. Mówię, nic się nie dzieje. A tu proszę bardzo, Giletycz i na Viva. Teraz Lublinianka ma szansę na to, aby coś ciekawego wymyśleć. Czy tutaj nie było faulu? Nie, według sędziego Wieliczuka nie było. Ćwiczony na pewno stały fragment, pęcak na dłuższy słupek, widać, to było ćwiczone na Struga. Milcz przyjął piłkę, jakoś tam odnalazł Milcz jeszcze, a i tam czyś tam nie było przewinienia. Któryś z defensorów startu skieruje ją do własnej bramki. Różne sytuacje widzieliśmy, śledząc piłkę nożną, a tym bardziej czwartą ligę. Teraz zobaczmy, czy tutaj było uderzenie i z linii bramkowej wybija jeden z zawodników startu. Wrócił tu pomóc kolegom Mateusz Wójtowicz. I już teraz to, aż ojejku, tu niepotrzebne przepychanki w obydwu drużynach, bardzo mocne. I nie wiem, czy będzie Jarosław Milcz próbował uderzenia, no raczej dośrodkowanie, a nie, mamy uderzenie i poprzeczkę, zaskoczył tu wszystkich Jarosław Milcz. Czy dośrodkowanie Zająca na dłuższy słupek. Kto je zbierze, tam przywraca się dwóch zawodników Lublinianki, ale kompletnie nie możemy mówić o jakimś przewinieniu, a teraz na wiwat Zabłotny. Zamyka tą połowę sędzia Maciej Wieliczuk. Druga połowa meczu, Lublinianka, Lublin, start, Krasnystaw. Ma sporo miejsca Lublinianka, Wójtowicz w środku pola, ale ciężko piłkę przyjąć. Wójtowicz, dobrze, Zabłotny do lewej strony, no doskonała teraz akcja Lublinianki, spójrzmy, mija piłka wszystkich. Dobrze teraz do Leszczyńskiego, dobrze się pokazuje na pozycję Leszczyński, trzeba to przyznać temu młodemu zawodnikowi. Teraz bardzo dobre zagranie Leszczyńskiego do Struga. Strug w pole karne, Milcz minął się z piłką, cóż tutaj za sytuacja. Właśnie w drużynie startu, ale nie wygląda ta defensa źle, a teraz Leszczyński ma doskonałą sytuację, Leszczyński broni Wójcicki. Obrońcy, przepraszam, bo oczywiście Maciek Misiurek, który nie dysponuje, nie wiadomo jak, dobrymi warunkami fizycznymi w polu karnym się znalazł, a teraz jeszcze Lublinianka ma sytuację, jeszcze takie wbicie w pole karne, cóż tu się dzieje, jeszcze wystawienie tej piłki, Skrzypek i odgrywa do jednego ze swoich kolegów, Janczarek, dośrodkowanie, ale bardzo źle. Wiemy, że Lublinianka to zespół, który można powiedzieć przeszedł drogę z nieba do piekła, ale teraz zobaczmy, Struk, uderzenie, broni Wójcicki kolejny raz, Wójcicki bohaterem, nie wróci dobrze do defensywy, stworzy sobie groźną sytuację. Teraz dobrze Wójcicki, znowu trzeba chwalić tego zawodnika, dobrze wygląda, a teraz jeszcze nie zauważa tego sędzia Bieliczuk. Gramy dalej,
Zabłotny nie zdążył, ale teraz było przewinienie Zabłotnego. Czy tu nie będzie kartki dla Zabłotnego? Ale czy tutaj musiał sędzia pokazać kartkę, bo to jest druga żółta kartka. Nie byłem pewny, pamiętałem, że właśnie chyba Zabłotny już pierwszą kartkę otrzymał. To jest druga żółta kartka i w konsekwencji czerwona. Zobaczymy, co wymyśli teraz Struk. Struk całkiem nieźle. Struk tutaj ofiarnie jeden z zawodników Lublinianki. Startu z piłką nie pobiegnie, nie jest to przecież Leo Messi ani Diego Maradona. No zobaczmy teraz do prawej strony właśnie drużyna Lublinianki. Dobre rozegranie do Skrzypka, Lublinianka ma sytuację i zobaczmy jeszcze Lublinianka! Cóż tutaj się dzieje? Wpadła piłka do bramki! Lublinianka wraca do tego spotkania, Lublinianka w 10 odrabia straty, Lublinianka na Wieniawie, na swoim terenie, na tym ciężkim boisku doprowadza do remisu. Któż tutaj strzelił bramkę? Tutaj zamieszanych kilku zawodników, ale mówiłem o tym, że Lublinianka nie wygląda na zespół gorszy. W 79 minucie gry wyrównujemy. Jakieś niespożyte siły tego zawodnika. Gra od początku, przedziera się tam prawą stroną. Dobra akcja Nowaka. Do spółki z Misztalem, dośrodkowanie Nowaka. Struk, uderzenie i mamy 2-1. Cóż za historia! Łukasz Struk bohaterem, start Krasnystaw. Ponownie na prowadzeniu na stadionie w Lublinie. Cóż tutaj za strzał. Było szczęście, dopisało to szczęście, bo rykoszet w tej sytuacji Mateusz Wójcicki już był bezradny. W tej sytuacji Mateusz Wójcicki nie miał najmniejszej szansy. Mateusza Wójcickiego w czwartej lidze i to widać. Ale zobaczmy, Struk do Milcza. Milcz, piłka uciekła mu pod nogą i nic z tego nie będzie. Leszczyński. Nie było faulu, zgadzam się z decyzją sędziego, ale jeszcze Misztal chciał jeszcze obić jednego z rywali. Jeszcze raz ta sztuka mu się udała, a sędzia Maciej Wieliczuk kończy dzisiejsze spotkanie pomiędzy Lublinianką a Startem. Jeśli chodzi o cechy wolicjonalne, no to na pewno żadnemu z chłopaków nie możemy odmówić, że przeszedł obok meczu, bo uważam, że każdy dał z siebie tutaj 100%. No, efekt był taki, że grając 10 potrafiliśmy strzelić bramkę. Niestety po raz kolejny nie ustrzegliśmy się błędów indywidualnych, które zaważyły na końcowym wyniku i po raz kolejny przegrywamy mecz jedną bramką. No ale to są moje decyzje sztabu, jeśli chodzi o dobór zawodników, więc bierzemy to. Ja biorę to na siebie, bo to ja przygotowuję zawodników w ciągu tygodnia i oni realizują to, co my chcemy grać, więc z pełną odpowiedzialnością biorę ten wynik na swoje barki. W drugiej połowie, trenerze, doszło do niecodziennej sytuacji, bo zawodnicy, gości domagali się walkoveru. Zabrakło opieki medycznej? No tak, i organizacyjnie uważam, że nie wypaliliśmy dzisiaj. Nie może się zdarzyć taka sytuacja, że na meczu czwartej ligi nie ma opieki medycznej, bo całe szczęście, że tutaj nikomu nic się nie stało, ale gdyby jakakolwiek sytuacja się przydarzyła, że trzeba byłoby tej opieki udzielić, no to my byśmy tego nie mogli zrobić, bo ja jestem od przygotowania drużyny, a nie od udzielania pierwszej pomocy, więc no takie rzeczy nie mogą się zdarzać nawet na poziomie czwartej ligi. Koniec końców jeszcze 2 spotkania, gdzie będziecie szukać punktów, ważnych punktów, bo 4 ostatnie mecze to niestety porażki. Tak, w każdym meczu szukamy punktów, natomiast ja będę powtarzał dalej, że doświadczenia się nie kupi, tego procesu też się nie przyspieszy i ta drużyna, jeśli chodzi o granie w piłkę, no nie wygląda bardzo źle, bo dzisiaj graliśmy z drużyną drugą w tabeli i uważam, że potrafiliśmy momentami prowadzić grę, budować, wiele razy wgrywaliśmy piłkę do napastnika. Brakowało ostatniego podania, dokładności, ale tak jak mówię, robimy wszystko, aby tych chłopców rozwijać i walczymy dalej. Tutaj na pewno nikt się nie podda, nikt się nie położy i wiem, że ci chłopcy nie zasługują na to miejsce w tabeli, na którym w tym momencie jesteśmy.
Walecznie do końca, no i szczęśliwie. Walecznie, szczęśliwie i skutecznie, i to się w piłce liczy. Wygraliśmy 2-1, bardzo się cieszymy, szczególnie po tym niefortunnym meczu tydzień temu, niefortunnym trochę dla nas w pierwszej połowie, dla sędziego w drugiej. Natomiast najważniejsze, że wróciliśmy na drogę zwycięstw i mimo, że mieliśmy duże kłopoty personalne, wygraliśmy z Lublinianką i z tego jestem bardzo zadowolony, z postawy drużyny, z walki, zaangażowania i z tego, że strzeliliśmy jednego gola więcej niż Lublinianka. No właśnie, nie był to łatwy mecz bez 4 podstawowych zawodników. Tak, nie był to dla nas łatwy mecz bez tych zawodników, natomiast no, po to są zmiennicy, żeby wchodzić i też grać. Mówię, nieszczęście z jednego szansu dla drugiego. Niektórzy z nich może dzięki temu wskoczą do pierwszego składu.